Witam na moim kanale Pomysłowa Kuchnia. Jeżeli Wam się film spodoba, proszę o subskrypcję mojego kanału. Dzisiaj przygotuję czekoladowy sernik na zimno. Na początek herbatnik łamię na mniejsze kawałeczki, gdzie następnie będę je rozdrobić w blenderze. Pokruszone herbatniki mieszam z przestudzonym stopionym masłem i wykładam na formę. Moje herbatniki będę zapiekać, dzięki temu spód sernika jest bardziej chrupiący. Ale nie jest to koniecznością. Jeżeli nie mamy czasu na to, żeby podpiekać i później przestudzić to, albo nie mamy piekarnika, albo nie chcemy, nie musimy po prostu podpiekać. Podpiekamy około 10 minut w temperaturze 180 stopni. Nic się właśnie nie stanie, gdy damy niepodpieczone herbatniki. Ciasto będzie też również bardzo dobre w smaku. Następnie mieszam żelatynę w zimnej wodzie i odstawiam do napęcznienia. Jak żelatyna napęcznieje, w kąpieli wodnej rozpuszczam czekoladę. To jest czekolada mleczna i gorzka. Gorzka w celu wzmocnienia koloru naszego sernika. W kąpieli wodnej rozpuszczam również żelatynę i odstawiam do wystudzenia. Następnie ubijam na sztywno mocno schłodzoną śmietankę kremówkę. Gdy śmietanka jest ubita, odstawiam i ubijam serek mascarpone. Gdy serek jest troszeczkę rozbity taki na puszystą masę, dodaję przestudzoną czekoladę. Trzeba uważać, aby czekolada nie była zbyt gorąca, aby nam się serek nie zwarzył. Na 2-3 razy dodaję czekoladę, a następnie też w 2-3 partiach dodaję żelatynę. Oczywiście żelatyna też musi być również przestudzona, żeby nam się masa nie zwarzyła. Na koniec dodaję ubitą śmietankę, kremówkę. Wszystko razem mieszam. Dodaję na koniec, aby masa była jak najbardziej pulchna i wykładam na mój podpieczony spód. Odstawiam do lodówki w celu stężenia na 2-3 godziny. Na koniec posypuję albo przed podaniem, albo przed chłodzeniem, jak wolimy, tartą czekoladą. Życzę powodzenia w przygotowaniu pysznego sernika. Jak również, jeżeli Wam się film spodobał, proszę o subskrypcję. Do zobaczenia wkrótce.